Witajcie. Ja też mam w ogóle mega dużo świadectw, bo dużo się tam u mnie dzieje i dużo jest takich różnych przełomów. I słuchajcie, ja w ogóle w moim sercu postanowiłam, że obojętnie jakie będę miała okoliczności, nawet te najcięższe, zawsze będę wdzięczna Bogu. Za wszystko, co mam i zawsze będę mu oddawała chwałę. Właśnie w tych momentach, kiedy będę najbardziej uciśniona, najbardziej go będę chwalić. I słuchajcie, i miałam kilka takich momentów i były takie okoliczności i powiem wam, że te okoliczności bardzo hartują moją wiarę. Po prostu staję się coraz bardziej przez te różne sytuacje, wychodzę z nich coraz bardziej silniejsza. I różne były tam właśnie w tym biznesie opresje. Ostatnio miałam w ogóle, przyszłam do Agaty, i powiedziałam, Agata, potrzebuje pomocy, mam złodziei w ogóle, słuchajcie, na sklepie. Agata mi dała, powiedziała, że lubi proste rozwiązania i tam byłam, namaszczałam wszystko oliwą, dała mi oliwę, wszystko namaszczałam, odganiałam. I słuchajcie, przychodzi teraz, był u mnie 3-miesięczny inwentaryzacja. I wiadomo, mając takie no, pewne sytuacje, gdzie osoba została zatrzymana i wylądowała, bo ja się nie szczypię, wylądowała w areszcie za pewne braki. I słuchajcie, mimo wszystko, w dzień inwentaryzacji, gdzie musiałam się do tego przygotować, gdzie jest w dzień inwentaryzacji nieprzygotowana inwentaryzacja, oznacza karę w ogóle tą pieniężną, źle przygotowana. Słuchajcie, w dzień inwentaryzacji w ogóle dwie osoby mi się zwolniły z pracy. W dzień inwentaryzacji osoba mi nie przyszła. Moja pracownica, którą głoszę Ewangelię i w ogóle jedyna, która w ogóle cokolwiek tam ogarnia, a ja pracuję za dwóch, trzech, słuchajcie, ona po prostu już sama widzi, jak ludzie odpadają od tej pracy i ona zaczęła do mnie wołać klątwa, 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 a ja mówię do niej, mówię, nie klątwa, tylko jestem błogosławiona, nie? I ja mówię, ci, co mają odpaść, to odpadną, dlatego że są przeszkodą w moim biznesie. Ja w ogóle chodzę w tej wierze, nie? Że będą, mówię do niej, będą jeszcze szybciej odpadać ci niewłaściwe osoby. I ona mówi, pani Edyto, ale klątwa, klątwa. I ja mówię, nie, mój Bóg jest ponad tym. I słuchajcie, co się dzieje w ogóle w ten dzień, w ogóle inwentaryzacji. Przychodzi mi w ogóle dosyć, że dwóch pracowników się ten, nie gloryfikując wszystkiego, ale ja, wiecie, chodzę w wierze. Dwóch pracowników odpada, więc nie mam ludzi na inwentaryzację. Nie mam przygotowanego sklepu. W ten dzień inwentaryzacji wpada mi jeszcze serwis lodówkowy. W ogóle przyjeżdża mi dostawa. Tą dostawę w ogóle ogarnęliśmy, żeby ją wstawić. Ja w ogóle przez wiarę w ogóle zaczęłam się modlić. Słuchajcie, przychodzi serwis. Ja mam towar załadowany. On mi powiedział, wywalić ten towar, jest serwisowanie ten. Serwisowanie lodówek. Ja po prostu powiedziałam, nie, to nie może być dzisiaj, bo ja muszę mieć o 20 przygotowany sklep, o 18 już muszę mieć prawie wszystko gotowe, bo wchodzi mi audyt, nie? I ja mówię, nie teraz, dzwonię do menadżera, mówię, wypraszam ich w ogóle ze sklepu, to nie będzie dzisiaj. A on powiedział do mnie, mówi moja partnerka, mówi, słuchaj Edyta, ty musisz to zrobić, bo jak się popsuje lodówka, to będziesz płaciła koszta. Dobra, zrobiłam to. W ogóle jak nigdy w ogóle dużo klientów przechodzili tak między tym towarem, słuchajcie. I ta Ela do mnie mówi, klątwa, klątwa. I mówię, nie, mój Bóg jest ponad tym. I słuchajcie, co się dzieje. W ogóle wchodzi chłopak do ten, który pomylił sobie w ogóle sklepy i się pyta, czy może się zatrudnić. A ja mówię, zobacz, taki jest Bóg, nie? I słuchajcie, przyszedł ten chłopak, w ogóle wszystko ogarnia. Mało tego, był mi pomocą, później jeszcze się znaleźli inni ludzie. Dałam też ogłoszenie chyba wtedy na Kościele Mocy. Znaleźli się ludzie, chyba jedna osoba, czy nie, no dwie osoby z Kościoła Mocy. I jeszcze, słuchajcie, ten chłopak w ogóle, który przyszedł, ja mówię, zobacz, bo to było w takim momencie, tak dograne, kiedy ten chłopak przyszedł, ja mówię, Duch Święty go posłał. Głosiłam mu o Ewangelię. Słuchajcie, wtedy Anetka była, wzięła Michelkę do siebie, bo ja nawet nie wróciłam do domu, było tyle pracy.
Aneta przyjechała do drugi dzień w ogóle, dała też mu świadectwo, bo wiecie, ja przygotowuję dla tych ludzi tam tereny, nie? Mówię swoje świadectwo, modlę się o nich, mówię im o Jezusie, w ogóle rozdaję tam Biblię na tej jutrzenki w ogóle. Słuchajcie, prorocze w ogóle nazwa. Rozdaję tam Biblię. Aneta przyszła, mogłyśmy doświadczyć, jak chłopak oddaje życie Jezusowi, jak doświadcza dotyk Ducha Świętego i po prostu nie wie, co się dzieje. Nie ma go, ale się narodził na nowo. Na drugi dzień już nie przyszedł do pracy, ale narodził się na nowo. Amen.